Cześć. Z tej strony Piotrek z Mentors i witam cię w trzecim odcinku mini dotyczącej Dapr, czyli Distributed Application Runtime. W tym materiale porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób Dapr pozwala nam tutaj zaimplementować i wykorzystać mechanizm tutaj komunikacji asynchronicznej, tak zwany messaging, e, używając, mówiąc kolokwialnie, brokera wiadomości. Na wstępie chciałem tylko zaznaczyć, że o samym messagingu podyskutujemy sobie zapewne jeszcze na tym kanale w przyszłości i prawdopodobnie powstanie na ten temat nawet dedykowany kurs, ponieważ nie ma co ukrywać. Temat messagingu asynchronicznego przetwarzania wiadomości sam w sobie jest dość mocno rozbudowany, i tutaj jest naprawdę sporo różnego rodzaju ciekawych, mniej lub bardziej rzeczy, które mogą się w ramach takiego messagingu zadziać, o których trzeba pamiętać. Także tutaj nie będziemy się skupiali na wielogodzinnym wywodzie na temat asynchronicznego przetwarzania wiadomości. Natomiast w dużym skrócie to, co będziemy chcieli uzyskać, to jest sytuacja w której. Mamy rozproszony powiedzmy, system, mamy wiele tutaj nie, od siebie niezależnych aplikacji, i teraz załóżmy, że aplikacja A, nazwijmy ją powiedzmy, producentem wiadomości, wysyła pewien komunikat, i teraz ten komunikat chciałby po swojej stronie przetworzyć być może inne usługi, czyli dany komunikat może mieć od 0 do n konsumentów, prawda? Czyli jest producent wiadomości i jest jeden bądź więcej konsumentów wiadomości, tak zwany producer i konsumer. I teraz cała filozofia polega na tym, że Producent kończy swoje zadanie w momencie wysyłki wiadomości do tego naszego, powiedzmy, brokera wiadomości, takiej czarnej skrzynki, która, taki wiadomość, która taką wiadomość po swojej stronie otrzymuje, odpowiada tej brokerowi wiadomość przyjęta, prawda? Twoja robota jest skończona, wróć sobie tam do swoich rzeczy, które robiłeś przed chwilą. I następnie tę wiadomość już jakby broker wiadomości, czy nie nasza aplikacja, nie nasz producent, nie nasz mikroserwis, ale broker wiadomości przekazuje dalej do zainteresowanych konsumentów, czyli innych mikroserwisów, które dany komunikat chcą po swojej stronie przetworzyć. I dzięki takiemu podejściu widzimy, że, widzimy, że zyskujemy ten tak zwany decapping. I za ten decapping właśnie będzie nam odpowiadał ten element infrastruktury, jakim jest broker wiadomości. Czyli on przyjmuje wiadomość i mówi producentowi wiadomości: Ja ją przekieruję dalej. I teraz widzimy, że następuje to asynchroniczne przetwarzanie wiadomości, ponieważ konsumenci tej wiadomości mogą w swoim własnym tempie, czy to potrwa chwilę, czy potrwa trochę dłużej, czy bardzo długo, mogą w swoim własnym tempie, mówiąc kolokwialnie. Taką wiadomość przetworzyć asynchronicznie, a samego procenta wiadomości za bardzo nie interesuje, co z tą wiadomością dalej się podziało. Czy ktoś ją przetworzył od razu, czy za 5 minut, czy dopiero za pół godziny, bo był jakiś błąd, trzeba aplikację wdrożyć ponownie po zafiksowaniu tego błędu, czy to przetworzenie wiadomości się powiodło, czy nie powiodło. Tak naprawdę, mówiąc tutaj brzydko, procentowej wiadomości troszkę to wisi. On wysłał wiadomość do brokera i następnie ta wiadomość. Trafiła nam dalej do konsumentów, do pozostałych mikroserwisów. I teraz zobaczymy w tym materiale, za chwilkę już przechodząc do kodu, w jaki sposób, właśnie Dapper, który tutaj podkreślam jeszcze raz, działa w oparciu, właśnie wykorzystuje ten nasz wzorzec, to nasze podejście sidecar, które pozwala ten ruch sieciowy przechwycić. W jaki sposób Dapper dostarczy nam pewnych abstrakcji, które oczywiście możemy znaleźć w dostępnym SDK, czy na poziomie naszej aplikacji studentowej, czy na poziomie SDK działowego, w Node, czy na innych technologiach, które Dapper po swojej stronie wspiera, a jest całkiem sporo. No i zobaczymy, jak możemy użyć tego SDK. Tak, aby taką wiadomość do brokera wysłać. I co jest bardzo ważne? Ponieważ Docker dostarczy nam abstrakcji, to będziemy w, bardzo, w relatywnie prosty sposób w stanie podmienić, czy na przykład chcę teraz używać domyślnego Redis Papsaba, czy chcę sobie użyć Rabita, czy chcę użyć Azure Service Busa, czy chcę użyć kawki, żeby te wiadomości pomiędzy aplikacjami przesyłać. Tą abstrakcję nam dostarczy jako powiedzmy, pewien interfejs na poziomie SDK Dapper, a to, jaka infrastruktura jest pod spodem używana, no to już jakby od administratora, czy w tym przypadku ode mnie, będzie zależało, jaki komponent infrastrukturalny ja do transportu wiadomości faktycznie będę chciał wpiąć i zobaczymy, w jak prosty sposób możemy sobie to również wykorzystując naszego DAPRA, po prostu podmienić. Także zapraszam teraz do kodu. No, i zaczynamy zabawę z naszym asynchronicznym przetwarzaniem wiadomości, używając Dapper SDK. Wyobraźmy sobie zatem następującą sytuację. Załóżmy, że tutaj, w ramach tego naszego order serwisu, w momencie, gdy nasze zamówienie zostanie poprawnie utworzone. Wcześniej tutaj jak widzimy w poprzednim materiale rozmawialiśmy o tym jak ta komunikacja międzysługowa zachodzi, więc widzieliśmy tą synchroniczną komunikację między orders a products, gdzie uderzaliśmy powiedzmy pod listę produktów, aby zweryfikować dostępność i ceny produktów w ramach zamówienia. To teraz załóżmy, że jeżeli ta tutaj zaawansowana logika aplikacyjna z biznesowa została wykonana poprawnie, to chcemy powiedzmy po tam do bazy danych Opublikować pewien komunikat, na który właśnie będą się w stanie zasubskrybować inne usługi. Czyli zacznijmy może od definicji tego naszego zdarzenia. Powiedzmy, że stworzymy sobie jakiś podkatalog events, i tutaj zrobię może podkatalog out, jako zdarzenia wychodzące. I w ramach tego naszego eventu dodamy sobie nowe zdarzenie reprezentujące informację o tym, że to nasze zamówienie zostało wykonane, z e, utworzone poprawnie. Więc zrobię tutaj prostą klasę. Nazwiję ją order created, jak się powiedzmy, nazywa w taki sposób. Zróbmy to jako rekord. Dodajmy tutaj jakieś dwie proste właściwości: powiedzmy integer ID oraz decimal total amount, czyli całkowita kwota zamówienia. I teraz chciałbym takie zdarzenie gdzieś tutaj opublikować. Powiedzmy, o tutaj, to do, sobie dodajmy nowe, publish, jakiś tam order created event. I załóżmy, że na takie zdarzenie chciały na przykład teraz nasłuchiwać w ramach mojej usługi płatności, czy powiedzmy, że zróbmy sobie znowu lokalny kontrakt metodą kupi pasta, czyli kopiuj wklej, tylko zmienię tutaj z out na in jako zdarzenie może wchodzące, żeby tutaj była spójność, jeżeli chodzi o namespacy. Czyli załóżmy, że tutaj nasz payment service będzie reagował na zdarzenie właśnie order created i na przykład na bazie utworzonego zamówienia, czy tam zamówienia potwierdzonego, zaakceptowanego, będzie startował nową płatność. Tworzył jakiś nowy request, dostęp płatności i pozwala użytkownikowi dane zamówienie opłacić. Czyli taki klasyczny decoupling, taki naprawdę klasyczny gatunku, jeżeli chodzi o jakąś integrację międzysługową, na przykład wykorzystując zdarzenie mówiące o tym, że coś się zadziało z konkretnym zamówieniem złożonym przez klienta w naszym sklepie. I teraz zobaczmy najpierw, zanim przejdziemy do publikowania tego zdarzenia tutaj, zobaczmy bardziej z perspektywy konsumenta, jak on takie zdarzenie może po swojej stronie nasłuchiwać? I pamiętajmy, że nie chcemy tutaj wykonywać komunikacji synchronicznej jakby punkt w punkt, czy nie chcemy, żeby nasz tutaj post walnął jakimś nowym HTP klientem pod nasz payment service. Chcemy, żeby nastąpił ten dekaplik, czyli zgodnie z tym, co widzimy tutaj w dokumentacji, na tym tutaj prostym rysunku nastąpi iO w docsach, nasz publisher to będzie nasz order service, on wyśle do naszego Dapr SDK, czyli tego naszego input inputputput channel, do tego naszego sidecara, ten nasz event powie, pod jaką kolejkę, pod jaką tam ścieżkę go wysłać, i następnie nasz sidecar zajmie się tym, żeby przekierować, czy to będzie właśnie Redis, czy to będzie Kafka, czy to będzie Azure Service, Basz, czy Rabi, czy cokolwiek innego. Zajmie się tym, żeby poprawnie ten nasz komunikat, ten nasz message przekierować, i potem już oczywiście konkretny broker wiadomości, czy jakiś tam event streaming. Jak na przykład Kafka czy RabbitMQ Streams przekaże ten komunikat do subskrybentów, do konsumentów, którzy są tym komunikatem zainteresowani. Więc ten broker będzie stanowił decoupling, ponieważ jak też mówiliśmy sobie we wstępie, w momencie, gdy publisher wiadomość wyśle. On jakby kończy swoje działanie i za bardzo go nie interesuje, czy ktoś w tym momencie, czy dopiero za X minut, czy jakiś tam inny interwał w czasie, ten jego komunikat obsłuży i w jaki sposób to e, zrobi. No więc wróćmy sobie teraz do naszego kodu i zobaczmy, jak możemy się na takie zdarzenie zasubskrybować. No i sprawa jest dość prosta. Oczywiście pamiętajmy, że używając DAPR możemy działać zarówno na poziomie naszych kontrolerów, jak i na poziomie Minimal API. Więc możemy tutaj zrobić kontroler, ale żeby było bardziej fancy, żeby to trzymać w jednym pliku, będę się trzymał podejścia minimal API. I pierwszą rzeczą, którą zrobię, zanim zdefiniuję właśnie operację pozwalającą na metodę, pozwalającą nam na subskrypcję na takie zdarzenie gdzieś tam z zewnątrz, to zawołamy sobie tutaj taki extension z DAPRA, zobaczmy, Map Subscribe Handler, czyli chcemy, żeby to nasze API, czy to będzie właśnie minimal API, czy kontroler, żeby ono było w stanie reagować na zdarzenia, czyli jakby żeby, e, mówiąc jeszcze bardziej, bardziej w głąb DAPRA, żeby ten nasz dapper, ten nasz sidecar był w stanie uderzyć do naszego API zwykłym HTTP requestem, pod wskazaną ścieżkę, na i w ramach tej ścieżki, żebyśmy byli w stanie takie zażenie zaakceptować. Ponieważ, pamiętajmy, ja tutaj się nie będę wpinał pod kawkę bezpośrednio nie będę się wpinał bezpośrednio pod Rabbita, pod Rayz, Pabsaba czy pod redis czy cokolwiek innego, co Dapper po swojej stronie wspiera, jako powiedzmy ten binding z brokerem wiadomości czy jakimś tam event streamingiem. I ja tutaj będę wystawiał pewien endpoint, ponieważ jest to pewna abstrakcja i tak naprawdę. Dapper po swojej stronie na przykład zintegruje się z Redisem, Kafką czy Rabbitem, czymkolwiek innym. On otrzyma od tego elementu infrastruktury taki komunikat i przekieruje go do mnie, a żeby to działało powiedzmy z dołą aplikacją i żeby ta abstrakcja faktycznie miała sens, no to ta abstrakcja będzie działała na przykład na poziomie HTTP. Wystawimy zwykły endpoint w ramach tego naszego API, który po prostu takie zdarzenie zaakceptuje. No i zobaczmy teraz, jak to może wyglądać. Czyli dodamy sobie tutaj poniżej. Nową ścieżkę. Oczywiście ścieżka może mieć dowolną nazwę, więc możemy sobie to w pełni kontrolować. Ja ją powiedzmy nazwę, jakąś ścieżkę, niech się nazywa event/orders. Zwał jak zwał. I teraz e, powiedzmy, że w ramach tej ścieżki czy tam orders, events, order created. Nie ma to znaczenia, jak ja sobie tą ścieżkę nazwę. Jakaś tam ścieżka, powiedzmy, reagująca na zdarzenie przychodzące z orders tutaj będzie w naszym api zdefiniowana jako konsumencie tego zdarzenia. I teraz e, ważna rzecz, czyli mamy ten nasz event, czyli oczywiście. Ten nasz event tutaj będzie tym powiedzmy payloadem, tym komikatem wchodzącym, ten order created, tak, możemy sobie tak zdefiniować. To jest ten nasz, prawda, event. I teraz to, co musimy zrobić, żeby nam to zadziałało, to musimy użyć z poziomu DAPRA pewnego atrybutu nazwanego topic, tak, topic attribute, zobaczmy, mamy takie, tutaj taki atrybut i będziemy chcieli wskazać, że faktycznie... Ten event możemy po prostu w naszej aplikacji w jakiś sposób zaakceptować. Więc wskażemy, że topikiem będzie na przykład tutaj e, pop-up, czyli jako nazwa, do, do tego, skąd się na zabierze, za długo przejdziemy i następnie druga ważna rzecz, e, wskażemy sobie tutaj, że nazwa na przykład naszego zdarzenia, czyli ten faktyczny topik, to będzie przykładowo e, order. Created. Więc e, tak będziemy sobie chcieli e, takie zdarzenie, powiedzmy, tutaj e, zdefiniować, jeżeli chodzi o to nasze API. Tylko sobie poprawię tutaj, żeby to się wszystko o, poprawnie skompilowało. Ok, ok. Czyli pierwsza, e, pierwsza jakby, właściwość tego naszego e, atrybutu topic zobaczmy, będzie pub subname, czyli jakby mówiąc krokwialnie, nie tyle co nazwa kolejki, ale bardziej co nazwa tej naszej infrastruktury której faktycznie używamy, bo teoretycznie byśmy chcieli, możemy tutaj mieć wiele różnych brokerów wiadomości podspinanych pod spodem, więc wskazujemy, że będę używał elementu infrastruktury nazwanego PubSub, ale ja sobie mogę równie dobrze wpisać, prawda, Kafka czy tam MyBroker, whatever i to będzie nam działać. Możemy to po prostu skonfigurować, do tego dojdziemy potem i faktycznie ten nasz topic, czyli jakby. Ścieżkę, tę unikalną nazwę zdarzenia, ponieważ pamiętajmy, że w ramach jednego suba, no oczywiście możemy mieć wiele różnych zdarzeń. Także raczej nie chcemy używać uniwersalnej nazwy Orders pod każde zdarzenie, oczywiście możemy, tylko prawdopodobnie chcemy sobie to jakoś pogrupować, czy po różnych nazwach, powiedzmy unikalna nazwę zdarzenie, czy jeszcze w jakiś inny, troszkę bardziej wyrafinowany sposób, ale znowu. Nie ma tutaj jakiegoś mega zaawansowanego routingu, jakiej na przykład być może znasz, jeżeli kiedykolwiek używałeś, używałeś na przykład Rabita i wiesz, jak tam działają te kolejki, jak tam działają te wildcardy. No to jest coś za coś, prawda? No, żeby była abstrakcja, żeby wspierała różne brokery wiadomości, no to oczywiście nie może też mieć jakichś mega zaawansowanych mechanizmów routowania wiadomości, bo na przykład nie każdy broker coś takiego pod spodem będzie wspierał, bo ci brokerzy operują również na różnych protokołach. I tutaj można by oczywiście na ten temat jeszcze się dość mocno, dość mocno wgryźć, ale też nie o tym jest ten konkretny materiał. No i teraz co? Zobaczmy, co możemy zrobić ciekawego dalej. Więc na tym etapie zalogujmy sobie coś, ja to w ogóle zaloguję znowu bardzo patologicznie jakimś console.writeline'em. Receive it, powiedzmy order created. Prawda? I sobie tutaj jeszcze e, wskażę, powiedzmy, nasz identyfikator ID, czyli powiedzmy nasz e, order created, e, niech będzie ID, e, total amount, order created total amount. Czyli oczywiście tutaj byśmy chcieli sobie, dodam kolejne to do, implement, e, event, jakiś tam handling, Logic, prawda? czy chcielibyśmy na takie zdarzenie już po jego otrzymaniu, e, po jego subskrypcji po prostu chcemy to zdarzenie jakoś przetworzyć. Coś tam sobie może zapisać, e, wystartować nową płatność, wysłać maila, wystawić fakturę. Oczywiście tutaj ta logika e, gdzieś musiałaby nastąpić. I tylko zwrócić jakiś tam return results. OK, ponieważ znowu my teraz dajemy Daprowi zna, znać, czy to się powiodło. Jeżeli się okaże, że na przykład nie udało nam się przetworzyć tego zdarzenia. No to jakby możemy stosować różne strategie. Być może będziemy chcieli, żeby Dapper nam taki komunikat wysłał ponownie i możemy sobie wskazać, że chcemy mieć retry np. n razy. A być może, jeżeli się, nie uda, jeżeli się nie uda ten retry, chcielibyśmy go na przykład przekierować na tak zwany dead letter, czyli dedykowaną taką kolejkę, na które trafiają wszystkie komunikaty, których się nie udało przetworzyć, ale żeby powiedzmy mówiąc strofialnie, nasza aplikacja, jakby nie zakleszczyła się, próbując nieskończenie wiele razy przetworzyć jeden komunikat, bo może on z jakiegoś powodu jest błędny, nie możemy go z jakiegoś żywolnego powodu przetworzyć, żeby aplikacja działała dalej, żeby była w stanie akceptować inne, poprawne komunikaty, które teoretycznie będzie w stanie przetworzyć, no to możemy taką kolejkę właśnie z błędami przekierować komunikat błędny i do niego potem wrócić w przyszłości. Jak może gdzieś znajdziemy gdzie był błąd, wdrożymy nową wersję zafiksowaną. I potem ten komunikat przetworzyć jeszcze raz. Więc jakby też różne strategie po stronie DAPRA możemy tutaj zaimplementować. Także, czy to będzie letter, czy jakieś właśnie try'e, wszystko mamy to w dokumentacji opisane i faktycznie działa, co, działa to bardzo fajnie i sprawnie. Także z jednej strony abstrakcja nie jest może jakoś mega zaawansowana, ale z drugiej jednak wspiera takie typowe use casey, które raczej byśmy chcieli w naszych. Systemach rozproszonych widzieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o brokera wiadomości i zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o temat niegubienia czy, czy po możliwości potencjalnego przetworzenia gdzieś tam błędnie otrzymanej wiadomości. No i teraz OK. Mamy nasz Subscribe Handler, mamy naszego Posta, więc teoretycznie no, nasza aplikacja powinna być w stanie taki komunikat uzyskać. No i teraz spróbujmy sobie aplikację uruchomić i zobaczmy, czy faktycznie taki event możemy tutaj wysłać i możemy to wysłać albo manualnie, albo oczywiście możemy to wysłać manualnie przez nasz Dapper CLI, albo możemy oczywiście to wysłać tutaj w ramach tego naszego, tego naszego tutaj posta, więc jakbym chciał tutaj ten event wysłać, powiedzmy używając Dappera, to możemy to zrobić znowu bez tutaj żadnej dodatkowej abstrakcji, żeby tylko nam działało, Client, New, Dapper, Client, Builder, Build i następnie zawołać sobie Client PublishEventAsync Event Async i zobaczmy. Wskażemy, że poleci na jakiś pub że chcemy wysłać tutaj e, pod topic, czyli tutaj mamy zobaczmy topic e, order created, pod taki topic, czy jakby pod taką ścieżkę, e, i następnie chcemy tutaj e, przekazać e, faktycznie gdzieś ten nasz obiekt tego zdarzenia, czyli powiedzmy new order created. I tutaj przekazać, załóżmy, że jakiś tam order ID, total amount 100. I oczywiście to się docelowo wyśle, używając naszego dapperowego SDK. Pogadamy sobie z Sidecar'em, i Sidecar to przekieruje dalej do wskazanego brokera. Wiadomości, i ten event nam do aplikacji trafi. Więc odpalmy sobie teraz dwie aplikacje, odpalmy sobie nasze ordery, ale póki co nie będziemy wysyłali przez order serwis tego naszego eventu, tylko będziemy wysyłali go manualnie, przez CI dapperowe. I odpalmy sobie nie Products, ale w tym przypadku już Payments jako nasz tutaj drugi, e, drugi serwis. To sobie na razie usuniemy. To nam się przyda akurat te komponenty za niedługo, ale o tym za chwilkę. Więc odpalamy sobie tutaj, odpalamy sobie tutaj. Ok, obie aplikacje nam działają. No i teraz spróbujmy sobie taki event wykonać. Czyli tak naprawdę możemy wykonać Dapper Publish i zobaczmy. Dupper Publish. I teraz co ja tutaj przekazuję. No, przekazuję nazwę aplikacji, która publikuje, czyli tego naszego producenta, tego naszego puba, prawda, z PubSuba, czyli Publishera. E, przekazuję nazwę naszego PubSuba, czyli tego elementu, tego komponentu odpowiedzialnego za właśnie wysyłkę wiadomości przez tego brokera. Wskazuję nasz topic, czyli order created. No i wskazuje tutaj data, jako powiedzmy json bo domyślnie to poleczy JSON-em, e, będzie kim JSON używany. Więc, żeby to było zgodne z naszym, tutaj rekordem, naszą klasą w C ID total amount 100. No i teoretycznie powinno nam to działać. No i zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Event published successfully. ok. Ale zobaczmy, ojojoj, co tutaj się podziało. Czyli widzimy, że faktycznie nasza aplikacja dostała ten event, ale poleciały nam jakieś błędy. Zobaczmy. E, aby subscribe to the following topics, prawda? Through pub sub, wszystko się zgadza. I następnie... Otrzymaliśmy, niby, ten event, ale jest jakiś błąd. Że nie dało się wczytać parametrów. JSON value: convert, bla, 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 i mamy tutaj no, dość taki pokaźny stack. To jest coś, się nie udało e, zrobić. No więc aplikację sobie póki co za, zatrzymajmy. E, jedną, może i drugą. I teraz zobaczmy w czym problem. No problem jest z tym, że jakbyśmy się wczytali w ten błąd, to okazuje się, że domyślnie dapper używa do mechanizmu serializacji eventów. Tak zwanego Cloud Events, jako takiego powiedzmy, schematu. Cloud Event sam sobie, no już trochę czasu na rynku powiedzmy jest dostępny, że tak to ujmę. Jest to pewien rodzaj specyfikacji opisujący, jak możemy te zdarzenia przekazywać w taki właśnie ustandaryzowany sposób, tak, żeby przekazać nam najważniejsze informacje. Czyli nie tylko sam payload, ale jakoś to ustrukturyzować. Na przykład o właśnie identyfikację, o typ zdarzenia w nazwie, o jakieś dodatkowe metadane dotyczące na przykład tracingu do observability, o którym sobie też pomówimy z jednych tutaj materiałów w ramach tej miniserii, żeby przekazać faktycznie, jak ten typ jest serializowany. Także widzimy tutaj przykład takiego właśnie zdarzenia Cloud Events, gdzie mamy pewne dodatkowe metadane. A to nasze data, no, dopiero dostępne na poziomie tutaj właściwości data w tym JSONie, gdzie faktycznie ten nasz order ID, total amount, dopiero był zawarty. Więc cloud events są naprawdę fajne, jest pewien sposób jakby pewna próba standaryzacji tych naszych zdarzeń, żeby nie było sytuacji, w której wiecie, każdy ma swoje własne standardy, a dzięki takiemu podejściu, no, też teoretycznie jest troszkę łatwiej integrować się pomiędzy systemami, skoro każdy używa takiego właśnie envelope'a ustandaryzowanego no to w teorii łatwiej się spiąć jednym systemem czy jedną usługą z drugą, niż jak każdy ma się przeczytywać dokumentację, jak ta usługa te eventy wysyła i co na w nich wysyła i jak są te w ogóle dane zrealizowane. Ale pamiętajmy, że oczywiście być może nie chcemy tego używać, być może nie możemy tego używać, bo na przykład jesteśmy w stanie się wpiąć po te cloud eventy w nowym systemie, ale mamy jakieś komponenty legacy, które na przykład używają po prostu własnej serializacji. I faktycznie nie możemy tego użyć z jakiegoś powodu. Na szczęście jest na to sposób. Więc zakładając, że nie możemy tego Cloud eventu użyć, odpalam aplikację sobie ponownie, to to, co możemy zrobić, to możemy wysłać ten event. Zobaczmy sobie jeszcze raz, Dapper Publish, i możemy go tak naprawdę wysłać tutaj, e, ponieważ pod spodem Dapper publish, to jest innego, jak znowu pewien curl do tego naszego DAPRA. Czyli to jest znowu curl value tutaj http requestem pod naszego DAPRA, zobaczmy, pod ten nasz sidecar, czyli jakby pod sidecar do usługi orderów, która tutaj będzie odpowiedzialna za wysłanie tego naszego zdarzenia. Wskazuję, że używam komponentu pub sub, robię publisha, order tweet jako topic, i teraz zobaczmy. Wskazuję tutaj explicit row payload true, czyli jeżeli mam Powiedzmy, jakiś komponent usługę legacy, gdzie mogę ten cloud eventu zastosować, a mimo tego, jakaś chciałbym używać DAPRA, chciałbym tutaj tego setkara używać, mogę sobie to zrobić w taki sposób. No i teraz zobaczmy. Faktycznie dostaliśmy tutaj nasz event poprawnie. Received Order Created ID1 Total amount 100. I jeszcze mogę to zrobić kilka razy. Pyk, 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 i faktycznie dostaję ten nasz event. Czyli widzę, że faktycznie działa to poprawnie. Mogę operować w razie w na poziomie tego naszego payloadu, takiego właśnie row payloadu. Niekoniecznie, jeżeli chcę używać ten, ten standard właśnie cloud events. No ale ok. Co jeżeli chcemy tego standardu użyć? No, Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że zawołamy sobie w ramach tutaj naszej aplikacji app i tutaj use cloud events w taki sposób. I ja teraz, żeby już Potem nie zapomnieć dodam sobie to wszędzie w ramach powiedzmy każdej tej usługi żeby każda usługa posiadała możliwość subskrypcji zdarzeń i używała tych naszych cloud eventów no i teraz e, po tych zmianach w kodzie spróbujmy sobie tutaj e, odpalić e, jeszcze raz i już bez tego naszego raw metadata normalnie zrobić Dapper Publisher i nam to powinno ładnie zatrzymać. Odpalmy sobie wszystkie te usługi jeszcze te nasze produkty e, tak gdzie mamy trzy usługi działające? No i teraz spróbujmy sobie jeszcze raz zrobić Dapper, ale już Publish, bez naszych, znaczy bez metadata, już używając tutaj cloud eventów, Pyk. No i zobaczmy, poszło nam faktycznie, poprawnie się zeseralizowało i ten event nam tutaj ładnie zaraz trafił. Czyli widzimy, że Dapper, ten nasz sidecar, wali nam pod naszą ścieżkę Events Orders. Dostajemy tam po http normalnie, po prostu jako obiekt nasz event i możemy sobie coś z nim pod spodem. Zrobić jakąś operację wykonać i oczywiście gdybym teraz uderzył tutaj pod e, naszego post orders, czyli spróbujmy sobie zrobić e, dapper invoke metod orders, ok, pyk, to oczywiście wołam pod ordery, e, request, ordery wołają produkty. I następnie, ordery publikują tutaj z kodu ten nasz event, który znowu gdzieś trafia. Tutaj i widzimy, że nam faktycznie wszystko się spina. Działa zarówno komunikacja synchroniczna, międzyusługowa, używając sidecara, jak i działa oczywiście operacja tutaj publikowania zdarzeń, używając tak samo sidecara. I teraz pytanie brzmi, jak możemy sobie zmienić tego naszego, ten nasz komponent pubsuba i w ogóle gdzie on jest zdefiniowany. No więc luknijmy sobie teraz na następujący element. W naszym tutaj katalogu systemowym, czy tam po prostu pod nazwą użytkownika, czy to będzie Windows, Linux, czy, czy Mac, czy cokolwiek innego, mamy taki katalog Dapper Components. Okay? I tutaj mamy ogólnie katalog Dapper, gdzie jest, ten nasz, gdzie jest ten nasz Dapper skonfigurowany. I mamy tutaj Dapper Components. I mamy tutaj domyślnie zdefiniowane dwa komponenty: State Store oraz PubSuba. No i teraz sobie zobaczmy. Jak sobie wylukniemy na kanał State Store, który, o którym też opowiemy z innych materiałów w przyszłości, to State Store, jak można się spodziewać po nazwie, jest to jakiś tam, powiedzmy, mechanizm kaszowania. Domyślnie State Store używa tutaj Redisa. Oczywiście, jak widzimy, mamy tego naszego YAMLa, którego potem możemy gdzieś do Kubernetesa wrzucić, żeby to wdrożyć. No bo dapper docelowo jest z tym Kubernetesem dość mocno związany, jeżeli chodzi potem o orkiestrację i wdrożenie. I widzimy tu jakieś parametry do tego naszego API dapperowego że używamy Redisa na localhostie bez hasła jako state store. I teraz zobaczmy na PubSub'a jeszcze raz. Czyli naszym komponentem PubSub odpowiedzialnym za wysłuchanie wiadomości tak samo w tym przypadku jest Redis localhost 679 z pustym hasłem. Czyli oczywiście, jeżeli teraz zapalę sobie aplikację powiedzmy orderów jako jedyną aplikację i na przykład zawołam sobie dapper publish, tak, czyli wyszle jakiś event, to widzę, że oczywiście to nam przechodzi. I teraz jeżeli... Jakby, mimo tego, że, że paymenty nie działały, to ja oczywiście po ich włączeniu otrzymam ten event. No, bo jakby na tym cały ten decoupling polega, że strona konsumenta nie musi działać, żeby producent był w stanie ten event wysłać. I zobaczmy faktycznie, dostaliśmy po restartzie aplikacji, jakby jej w skrzyszeniu ten event z tego naszego sidekara, Czyli zgodnie z oczekiwaniami, tak się broker powinien zachować. No, ale nie ma co ukrywać. Relisowy PubSub jest ok, ale nie jest to jakiś super zaawansowany broker. Być może chcemy użyć kawki Azura. Rabita, cokolwiek innego, co Dapper wspiera, więc załóżmy, że dla przykładu chcemy sobie użyć tutaj Rabita. Teraz to, co możemy zrobić, to możemy albo edytować ten nasz tutaj, właśnie e, pliczek PubSub i potem po prostu jakby zestartować DAPR, tak żeby on załadował te komponenty już zdefiniowane na nowo tutaj, albo możemy to zrobić troszkę bardziej poprawnie. I teraz w ramach tego naszego powiedzmy projektu stwórzmy sobie nowy tutaj podkatalog, nazwę go, idąc po konwencji Components. I do tego katalogu komponentów dodam nowy plik, czyli zrobię sobie tutaj po prostu nowy plik PubSub YAML. Okay? I teraz zobaczmy, co możemy tutaj ciekawego uzyskać. Możemy teraz, jakby zdefiniować w ramach tego naszego PubSub YAML, jaki komponent ma jakby reprezentować dany element infrastruktury, czyli jaka infrastruktura ma działać, na przykład dla tego komponentu PubSub. Więc mogę sobie tutaj znowu, używając dokumentacji DAPRA, biorę pierwszy przykład. Robię sobie tutaj Copy and Play. I zobaczmy, wskazuje, że dla mojego komponenta powiedzmy PubSub, oczywiście tutaj go nazwałem RabbitMQ RabbitMQPubSub, ale go nazwę może domyślnie PubSub, żeby nie trzeba było zmieniać tych potem elementów w tym naszym kodzie, czyli jakby metadata name, zobaczmy, wskazuje nam jakiego PubSuba używamy. Czyli ten PubSub, jak mówiłem, jeżeli bym zostawił RabbitMQPubSub, to oczywiście muszę w tym komponencie, jakby w tym jamlu wrócić do RabbitMQPubSub. Więc to jest jakby możliwość kontrolowania, jaki komponent, jak się nazywa, przez właśnie tryb metadata name. Tutaj poniżej mam zgodnie z specyfikacją właśnie konfiguracji możliwość skonfigurowania np. przykład rabita, czyli tych wszystkich konfiguracji, które sidecar nasz DAPROWY jest w stanie ogarnąć, jest w stanie do tego rabita powiedzmy wysłać tę konfigurację, jakoś go tam ustawić według naszych potrzeb. Używam dołącznych parametrów guest, guest, localhost, 5672. I wskazuje, co też jest ciekawe, że na przykład aplikacje, które mogą używać tego komponentu, to jest orders, payments, product, czyli teoretycznie inne aplikacje, które będą gadały przez nasz sidecar, nie będą w stanie tego użyć. I to jest to jest jakby pierwszy sposób. I zobaczmy, że jeżeli chciałbym faktycznie użyć Rabbita zamiast Redisa, to teraz wracając do kodu, mogę zrobić sobie tak: wykonuję operację `dapper run` i następnie wskazuję, zobaczmy. Tutaj przez komponent Spaw w taki sposób ścieżkę, gdzie ten komponenty żyją. Czyli wskazuje tutaj minus minus komponent SPAW, że pod ścieżką, pod katalogiem komponent żyją moje komponenty zdefiniowane YAML i one mają nadpisać powiedzmy, tego naszego papsaba Czyli chcemy go użyć. Oczywiście na tym etapie, no. Nie do końca nam to zadziała, ponieważ pamiętajmy, że ten nasz Rabbit no niestety nie został uruchomiony, więc tego rabita jakoś musimy po swojej stronie uruchomić, żeby oczywiście te nasze aplikacje były w stanie do tego rabita cokolwiek wysłać. No bo teraz on nie działa, prawda? Więc próba wysyłki odbioru czegoś spowoduje po prostu błąd i żadnych eventów w aplikacji nie zobaczymy. Także możemy to zrobić na powiedzmy dwa sposoby. Jeden sposób to jest no, nic innego jak zdefiniowanie Docker Compose'a, czyli Tworzymy sobie zwykłego docker composa, czy tam odpalamy Rabbit'a w dowolny inny sposób lokalnie. Oczywiście pamiętajmy, żeby te nasze porty i te nasze parametry połączenia były zgodne z tym, co mamy zdefiniowane w ramach tego naszego popsawa tutaj. Czyli mamy Guess gest, gest, do kaos więc oczywiście to musi być dostępne. Odpalamy sobie kontener z composa, jesteśmy w stanie to uruchomić. Albo, co też ciekawe, możemy użyć takiego fajnego tula, nazwanego TAI. TAI sam w sobie jako narzędzie. No rozwijany jest przez Microsoft, nie jakoś mega teraz zaawansowanie, ale działa sprawnie i właśnie ta jest takim narzędziem, które możemy zainstalować tutaj z poziomu tego naszego, tego naszego cli W bardzo prosty sposób, dotnet Tool Install i ta nam pozwala uruchamiać nasze aplikacje właśnie definiując, zgadnijcie w czym, definiując w jakie aplikacje chcemy uruchomić, powiedzmy na jakich portach, na jakim środowisku, z jakimi parametrami, i teraz tutaj wlistowałem w tym naszym pliku ta YAML aplikacje, które ja chcę uruchomić. powiedzmy, Orders, Payments, Products. I teraz jakbym wstawił to w taki sposób, to nam to po prostu aplikację uruchomi, to jest wszystko. Ale co ciekawe, ponieważ e, mamy DAPRA, mamy Taya, to możemy w tym TIE wskazać w sekcji Extensions, że używamy tutaj DAPRA i on będzie jakby zawierał sobie wbudowany plugin do tego naszego DAPRA. I wskazujemy również, że ścieżka do tych naszych komponentów nazywa się po prostu components. Okay? I poniżej, żeby nie uruchamiać z poziomu Docker composea tego naszego rabita, tylko żeby to ładnie w tym naszym jednym jamlu staja zawrzeć, ponieważ taj zarówno pozwala nam zdefiniować ścieżki do projektów, po prostu uruchomić je dranem, czy tam w inny sposób, w zależności od tego, jakiego to rodzaju projekt, w jakim języku, jakiej technologii napisany, bądź możemy sobie tutaj poniżej również zamiast robić docker compose'a Jamlowego, po prostu wskazać, że chcemy użyć image, czyli jakiś tam kontener dockerowy ma się uruchomić w ramach tego naszego wywołania tyran. Czyli wskazuję tutaj, że chcę użyć Rabbita w wersji management z i definiuję jakby port 5.6.7.2 do komunikacji z samym Rabbitem i definiuję jeszcze port wyjściowy tutaj. Ten plus container port, żeby był w stanie się do tego jakby dobić lokalnie z poziomu mojego, mojej aplikacji. 1572, czyli do UI rabitowego. Spróbujmy sobie teraz tego Type'a uruchomić, czyli przejdźmy do naszego terminala i wykonajmy Type'a Run. Po chwili nam się to wszystko ładnie załaduje. OK. Na 8000 na tym porcie ten nasz Type wystawia taki prosty UI. No, i teraz zobaczmy, że możemy sobie tutaj przejść do Rabita na Localhostie 1572, guest, guest. I teraz e, mamy, zobaczmy naszą kolejkę, czyli mamy naszą kolejkę Payments Order Creator. Widzimy, że jakby automatycznie przy starszej aplikacji ona się stworzyła. Mamy nasz, również nasz queue, który w razie błędu tutaj nam e, ten błędny event przekieruje. I możemy na Localhost 8000 zobaczyć również, zobaczmy. Że tutaj jest nasz prosty dashboard od taja. Możemy sobie wejść w logi aplikacji, zobaczyć co tam się dzieje. Mamy również nasze sidekary poruchamiane. Także widzimy, wszystko jest ładnie podspinane. I pamiętajmy, że oczywiście możemy sobie równie dobrze wrzucić Dapr Dashboard. Uruchomić też dashboard tutaj Daprowy, stricte, i gdzieś tam obok odpalić na 80-80. Powiedzmy w taki oto sposób. 8080. 80 OK, i mamy również nasz dashboard, jeżeli chodzi o Dapra. I nam teraz to wszystko tutaj ładnie śmiga. Czyli jakby napisaliśmy ścieżkę do komponentów. No i teraz co? Odpalmy sobie jakiś event. Czyli zróbmy powiedzmy dapper publish jeszcze raz. Pyk. Event published successfully. I teraz zobaczmy po pierwsze w logach, że faktycznie w paymentach tutaj ten event otrzymaliśmy. Jest. Order created 5, total amount 100. Zgadza się. I zobaczmy również, że na rabicie gdzieś tutaj był jakiś peak. I teraz gdybym aplikację na przykład zatrzymał, Gdybym powiedzmy zabił teraz tutaj ten nasz serwis paymentów, i potem wysłał ten event jeszcze raz, to oczywiście on sobie na tym rabicie tutaj będzie żył. No i będę mógł tutaj zobaczyć w kolejce, że faktycznie jakiś event gdzieś sobie oczekuje. Czyli powiedzmy, zabijam teraz tutaj tego naszego taja. Pyk, wszystko się ładnie czyści. Mogę oczywiście to uruchomić ponownie, bądź mogę teraz sobie to tak jak wcześniej uruchomić aplikację po prostu manualnie przekazując ścieżkę do komponentów odpalić sobie ewentualnie rabita z poziomu Dockera i po prostu ładnie te nasze komponenty nowo zdefiniowane komponenty w tym YAMLu będą tutaj już uruchamiane zamiast tych naszych komponentów domyślnych. Więc w taki właśnie prosty sposób możemy sobie no, definiować yy, Nadpisywać te nasze komponenty, które my chcemy używać, tak, żeby zastąpić te komponenty domyślne. Nie musimy tego robić na poziomie tej naszej domyślnej ścieżki w tym naszym home, tam, dapper, prawda, components, z tylko faktycznie w ramach danego projektu możemy sobie tutaj prosto zdefiniować, że to są nasze komponenty, które chcemy używać do infrastruktury, a oczywiście tych klocków, że tak powiem, infrastrukturalnych, troszkę do nadpisania potencjalnie jest. I też co ciekawe, jeżeli chodzi o samą subskrypcję, tak jak widzieliśmy, możemy zarówno dokonywać subskrypcji prawda, programatycznie, czyli atrybut topic, nazwa Pubsuba i nazwa tego naszego zdarzenia. Bądź możemy również to robić w sposób taki właśnie, no, że tak to ujmę, jamlowy, tak nazwany ładnie, deklaratywny, gdzie po prostu tworzymy sobie, zobaczmy, nowy pliczek Subscription YAMU, i w ramach tego piku definiujemy, że mamy powiedzmy subskrypcję o nazwie Order, która tutaj. Gdzie tutaj topikiem jest powiedzmy order, w naszym przypadku order created, a ścieżką na przykład jest endpoint slash checkout. I oczywiście potem aplikując taki tutaj subscription YAML przy starcie do naszych aplikacji używając używając adapterowego, zobaczymy, że te subskrypcje będziemy, że jakby te eventy będziemy otrzymywali, mimo tego, że na przykład pozbędziemy się tutaj. Z tego naszego kodu e, całkowicie tego topika. Wystarczy nam sam endpoint, oczywiście ciało tego eventu, który chcemy dostać, i to nam będzie śmigać. Także, jeżeli chcemy mieć możliwość subskrypcji na zdarzenia w sposób taki deklaratywny, napisany w YAMLu, jakiś bardziej dynamiczny niż pisanie tego w kodzie, rekompilowanie, wdrażanie aplikacji ponownie, to możemy to zrobić. Także sporo takich myślę ciekawostek w tym materiale, jeżeli chodzi o. Nie tyle samego brokera wiadomości, ale również cały taki dodatkowy tooling wokół tego DAPRA. Czyli widzimy, że poza naszym dashboardem mamy również TAJA, możemy sobie napisywać komponenty, więc jest dość duża dowolność, żeby wskazywać na przykład, jaki element infrastruktury chcemy użyć, w jaki sposób, czy powiedzmy jakiego rodzaju mechanizmu sterylizacji eventów chcemy używać. To mają być cloud eventy, czy jakieś nasze własne eventy, jak chcemy je subskrybować czy ma być zedleder topic utworzony, czy nie ma być utworzony. Także naprawdę sporo tutaj ciekawych rzeczy, muszę przyznać, zostało zaimplementowanych, jeżeli chodzi o wsparcie do mechanizmu publish i subscribe. Także tyle, jeżeli chodzi o tę część programistyczną. No i co? W takim razie zapraszamy do podsumowania. I to było na wszystko, jeżeli chodzi o odcinek numer 3 z naszej serii o... Dapsze, naszym distributed application runtime. E, dajcie znać, czy zarówno macie tutaj po swojej stronie jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o właśnie takie asynchroniczne przetwarzanie wiadomości, czy kiedykolwiek używaliście jakiegoś brokera wiadomości, czy może jakiegoś event streamingu, jak na przykład jest Kafka, czy jeszcze czegokolwiek innego. E, no i również dajcie znać, e, jak tutaj patrząc na to, co może znacie, z waszej codziennej pracy i porównując do tego, co widzieliście w tym materiale, czyli używając tego naszego messagingu, wykorzystując, tego, wykorzystując to nasze SDK i DAPROWE, czy według Was. To podejście takie e, standardowe, gdzie instalujemy paczkę nugetową, prawda, jakiegoś mass transita coś innego i się spinamy e, z kolejką wiadomości. Czy może to da prowe, które Wam e, bardziej się podoba, gdzie widzicie więcej plusów, gdzie więcej minusów? Także zachęcam do dyskusji i jak zawsze zachęcam również do subskrypcji, do polajkowania i do naszych socjali: Twitter, Instagram, oczywiście Polski Discord, gdzie się toczą różne ciekawe dyskusje. A ja ze swojej strony dziękuję. I w takim razie zapraszam do kolejnego materiału, również żydaprze do zobaczenia. Cześć.